Jeziorany Podcast 15, wita was Andrzej Cymorek i Rafał Niewiadomski. No miało być inaczej, miałeś powiedzieć cześć, coś w tym stylu, ale to dobra. Myślałem, że pytanie tak zrobiłeś, żebym ja zapowiedział ciebie. No nie, no dobra, nieważne, jak zwykle nam nie wyszło. No co, Jeziorany Podcast 15, jesteśmy kilka dni przed końcem trade deadline. Wrócił LeBron James do gry i to jest chyba ten moment tego sezonu, na który miśki lubią najbardziej. Wszystko może się wywrócić w ciągu kilku dni do góry nogami. W zasadzie to już część ligi się wywróciła do góry nogami, bo Porzingis nie jest już zawodnikiem Knicksów. Do tego ciekawe wieści mamy z Bostonu. Tam Kyrie też miał kilka ciekawych komentarzy. My oprócz tego głównego wątku, czyli walki Lakersów o Antonego Davisa, mamy jeszcze kilka innych ciekawych wątków. Ale myślę, że najgorętszym tematem to jest Anthony Davis. Od kilku dni pojawia się masa plotek, masa przecieków. Zarówno, no głównie chyba ze strony Pelikanów tak naprawdę. Natomiast, no właśnie Jędras, jak myślisz tak zero-jedynkowo, Anthony Davis wyląduje w jeziorowcach do końca tego trade deadline, czy nie wyląduje? Tak lub nie, mam odpowiedzieć, tak? Bez tak. Żadnych... No to powiem, że nie. A później, wszystko, a za tydzień sobie sprawdzimy. Mimo wszystko powiem, że nie w takim razie. Chociaż tak jak mówię, gdybym miał to rozwinąć, to bym powiedział, że tak 60 do 40 na nie. Więc to nie jest takie jednoznaczne nie, bo myślę, że jednak jest realna szansa, że coś się wydarzy. Natomiast no, jest jeszcze no, parę przeszkód do pokonania, żeby to się stało i no nie jestem przekonany, więc ja ze swojej takiej wrodzonej ostrożności powiem, że nie. Mnie się też wydaje, że nie wyląduje. O, to mnie zaskoczyłeś. Powiem myślałem, nawet że więcej. Tak. Nie, właśnie nie. Właśnie mi się wydaje, że on nie wyląduje, bo to wszystko mi za bardzo przypomina to, co się działo przy Paulu George'u i to, co się działo tam. Jeszcze kogoś próbowaliśmy swego czasu chyba pozyskać. Natomiast wydaje mi się, że nie trafi i wydaje mi się, że Lakersi mają chyba taki plan, że oni go zaatakują dużo mocniej w wakacje, bo to wszystko mi się zgrywa... No nie oszukujmy się, te propozycje, no właśnie, nie oszukujmy się, no wszystko zależy od tego, czy te przecieki, które do nas teraz wychodzą, to w ogóle mają jakikolwiek, cokolwiek wspólnego z prawdą i pytanie, czy one pochodzą ze strony Pelikanów, czy ze strony jeziorowców, no bo nie oszukujmy się, z jednej strony zarówno Adrian Wojnarowski, jak i Shams Charania to są wielkie nazwiska, które wiedzą wszystko na temat transferów, natomiast jeżeli chodzi o jeziorowców, to tamten dostęp, i LeBrona, to tamten dostęp do tych informacji mieli zawsze mizerny. Tak, natomiast jeśli chodzi o tą stronę, znaczy generalnie zgadzam się, wydaje mi się, że właśnie jeśli chodzi o Woja i o Shamsa, to źródło tutaj są Pelikany, natomiast z drugiej strony mieliśmy informację z LA Timesa, tam bodajże Brad Turner informował o tym, że Magic rozmawiał z Dempsem i tam zaoferował 5 różnych opcji, między innymi oferując niby wszystkich tych swoich młodych graczy. Z tego co wiem, to Brad Turner dość blisko jest z Magiciem, jest bardzo możliwe, że ma informacje bezpośrednio od Johnsona, a Times zawsze był dosyć konserwatywny, jeśli chodzi o sprzedawanie plotek. Musieli mieć naprawdę mocne źródło, żeby coś sprzedawać, coś puszczać w eter, więc wydaje mi się, że tutaj jest właśnie to źródło Lakersowe. Teraz, które jest prawdziwe? Możliwe, że oba są prawdziwe tak naprawdę, obie strony mają rację, tylko po prostu pokazują to z troszkę innej perspektywy. Tak jak na przykład ze strony Timesa mieliśmy informację, że Magic chce dokonać wymiany teraz konkretnie i nie ma zamiaru tutaj bawić się w gierki, tylko oferować wszystko, co może. Tak, z drugiej strony mieliśmy informację od strony tam bodajże Shamsa czy Woja, już nie pamiętam, który to pisał, że te oferty są słabe i że Lakersi próbują sobie właśnie pogrywać z Pelikanami, tak jak to robili z George'em i Leonardem. Więc tak naprawdę to jest taka trochę próba sił z obu stron, przepychanki, przeciąganie liny i trudno powiedzieć, jaka jest prawda. No trzeba chyba po prostu poczekać i te parę dni i wszystko się powinno wyjaśnić. No właśnie takie jest moje odczucie, że my chyba niewiele wiemy tak naprawdę z tego, co tam się dzieje dokładnie. Tym drugim źródłem, jeśli chodzi o Lakersów, to jest Tania, nie wiem jak się wypowiada jej nazwisko, tak. Ganiuli bodajże. Specjalnie nie wymieniłem, bo też nie wiedziałem, jak ją powiedzieć. Nigdy nie miałem okazji usłyszeć żadnego programu z nią, tylko czytałem, dlatego zastanawiałem się, czy to jest naprawdę Ganiuli. Natomiast, no właśnie, to są takie dwa źródła zbliżone do Lakersów i... Ciężko mi w tej chwili powiedzieć, nie chce mi się wierzyć, bo Lakersi ostatnio Shams bodajże napisał taką informację, że Lakersi zaproponowali w jednym dealu zarówno Lonzo Balla, jak i Rajona Rondo. Tak, tak.
Dlatego totalnie mi się nie chce w to wierzyć. Być może była taka paczka złożona z tych dwóch graczy. Natomiast gdzie to jest logika? Gdzie to jest oddawanie dwóch rozgrywających? Nie rozumiem tego totalnie. No i nie wierzę też, że nie do ruszenia jest KCP. Owszem, on może jest nie do ruszenia, ale być może jest tam już szykowany na kolejny deal, bo nie zapominajmy, że KCP ma tego trade kickera i ja obstawiam, że KCP w tym roku poleci, że do trade deadline nie będzie go w Jeziorowcach. Nie wiem za kogo, natomiast tam sobie pieniądze jestem w stanie położyć, że on poleci, bo to już nie chodzi o to, że to jest kumpel LeBrona. To jest kumpel LeBrona, owszem, natomiast dla KCP granie w tym roku w Jeziorowcach czy gdziekolwiek to jest, nie robi mu to żadnej różnicy, a z przyjemnością pewnie pograłby w innym miejscu, gdzie mógłby troszeczkę więcej minut dostać, bardziej się pokazać, bo on walczy, jakby nie było o kontrakt. Dlatego dla niego to, co może KCP wygrać w tym roku przy trade deadline, to jest transfer do zespołu, gdzie więcej pogra, gdzie wzrosną jego notowania i przy okazji przy trade kickerze dostaje 15% więcej przy jego wysokim kontrakcie, więc to jest win-win situation dla niego i dlatego obstawiam, że jego nie będzie w Jeziorowcach za tydzień, już będzie totalnie w innym zespole. Kogo Lakersi pozyskają? Nie wiem, jeżeli faktycznie go nie proponują Pelikanów, to znaczy, że być może mają ugadany jakiś deal, który zostanie rozegrany wtedy, kiedy powiedzmy uda im się pozyskać Anthony'ego Davisa, bo być może mają jakiegoś rozgrywajka już klepniętego, tak? Więc ja to widzę mniej więcej tak. Natomiast jeżeli chodzi o Anthony'ego Davisa, osobiście wolałbym, żeby Lakersi nie walczyli o niego teraz. Bo jasne, że później inne zespoły się w wakacje dużo mocniej włączą, że będą miały lepsze oferty i tak dalej. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli Anthony Davis trafi do Jeziorowców teraz, to Lakersi praktycznie zamykają sobie drogę na trzeciego All-Stara już w wakacje. Nie wiem dokładnie, jak tam wygląda sytuacja z tymi kontraktami, ale z tego, co sobie tak prześledziłem, to nie będziemy mieli dwóch maksów. I będzie bardzo ciężko pozyskać trzecie nazwisko. Jasne, że tam się pojawiło nazwisko Klaya Thompsona, który podobno, jeżeli nie dostanie maksa w Golden State, to byłby skłonny pograć w Jeziorowcach z przyjemnością przy LeBronie i przy Anthonym Davisie za niższą stawkę. Natomiast wydaje mi się, że to tylko będzie taka gra z jego strony i jego agenta, żeby tylko dostać większe pieniądze w Golden State albo gdzieś tam indziej. Natomiast dużo lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby Lakersi poczekali do wakacji, gdyby przede wszystkim 1 lipca podpisali jakiegoś wolnego agenta, który jest topową gwiazdą. Czy to udałoby się na przykład z Kevinem Durantem, czy z Kyrie Irvingiem? Nie wiem, nieważne, kto, którykolwiek z nich, po prostu topowy grajek, który przyszedłby grać z LeBronem i dopiero wtedy robić deal pod Anthony'ego Davisa lub innego wysokiego, który byłby nam potrzebny, niezbędny i tak dalej, i tak dalej. No ja generalnie moje stanowisko się w sumie nie zmieniło. Ja jednak powiem tak, że no uważam, że jeżeli jest opcja pozyskania Davisa teraz, to trzeba to robić, niezależnie od kosztów i od tego, co będzie później. Jasne, że fajnie by było w idealnym scenariuszu pozyskać latem jakąś gwiazdę i dopiero potem pozyskiwać Davisa. Natomiast no tutaj to jest daleka droga i tutaj może się mnóstwo rzeczy wykoleić po drodze. Tym bardziej, że też powstaje nowa konkurencja powolnych agentów, czyli Nowy Jork, który ma teraz dwa maksy. Są Clippersi za miedzą, którzy zdaje się są mocnym graczem w walce o Leonarda. I może się zdarzyć tak, że Lakersi ani nie pozyskają tej gwiazdy, ani nie pozyskają Davisa. I wtedy jest problem, bo mamy w składzie 35-letniego LeBrona i co dalej, prawda? Natomiast to jest jeszcze jedna kwestia. To ta perspektywa, to jest okej, kwestia dyskusyjna. Ktoś powie tak, jak ty mówisz, że lepiej poczekać, okej, można to mocno argumentować. Ktoś powie, że lepiej zrobić to teraz, też można argumentować. Natomiast ja chciałem spojrzeć z troszkę innej perspektywy. Jeżeli Lakersi nie pozyskają Anthony'ego Davisa, no to pozyska go ktoś inny. Prawdopodobnie będzie to Boston, ewentualnie Nowy Jork. A nie oszukujmy się, ktoś, kto pozyska Davisa, prawdopodobnie będzie główną siłą w NBA przez najbliższe lata. Więc to jest nie tylko walka o zawodnika, ale walka o supremację w lidze. I nie wiem, czy Lakersi mogą sobie pozwolić, żeby 26-letniego superstara i w ogóle chyba top 5 zawodnika w lidze mógł dostać ich największy odwieczny rywal, czyli Celtics. Także ja mówię tak, no bolałoby to, gdyby Lakersi musieli oddać praktycznie wszystko, co mają teraz. I jasne, w teorii wolałbym scenariusz, w której tam część tej młodzieży zostaje i jeszcze udaje się pozyskać trzecią gwiazdę.
ale jeżeli to do czego przyjdzie i będzie taka decyzja, czyli możemy mieć Davisa, ale czy oddajemy wszystko teraz, no to ja mówię, że no, trzeba powiedzieć tak i po prostu tworzyć ten duet Davis-LeBron, kiedy jest okazja, martwić się uzupełnieniami składu później. No i w ten sposób uniknąć sytuacji, w której Davis po prostu idzie do jakiegoś głównego rywala, czy to do Bostonu, czy do Nowego Jorku. Pewnie raczej do Bostonu, tak bym obstawiał. Aha. Ja się obawiam, że cena za Davisa będzie cholernie Będzie, to wysoka. na pewno. Jak widzę te wszystkie komentarze, że to są. Zresztą z tego co widzę, to część komentujących nawet tą najwyższą ofertę Lakersów złożoną z Lonzo Balla, z Brandona Ingrama, z Kyla Kuzmy, z Josha Harta i Vicy Zubaca i dwóch pików w drafcie. To nawet to jest pół składu, praktycznie cała młodzież, jaką mamy, plus jeszcze piki w drafcie. To nawet ta oferta jest uznawana za słabą. Więc ja już nie wiem, jaka oferta Lakersów musiała być dorzucona, żeby nie była słaba. Nie wiem, jakieś dwa bilety w pierwszym Do rzędzie w multikina, a Staples, sorry. tak, do Multikina. Więc moim zdaniem to nie jest słaba oferta, bo tam jest Ivica Zubac, który pokazał progres w tym sezonie i który za rok może być grajkiem pokroju. Może Vucevicia nawet? No tak postrzegam gościa. No to jest ta sama szkoła europejska, szkoła wysokich Boże. On jest Chorwatem, tak? Więc no, ja tu widzę dla niego sporą szansę w NBA i to może być wysoki, który za 5 lat naprawdę będzie legitnym wysokim. To samo, co się stało przecież z Markiem Gasolem, który trafiał 11 lat temu do Memphis i to też był jakiś tam prospekt i uważano, że też może zrobić karierę na miarę brata. Więc ja uważam, że nie wiem, czy bym się właśnie tak spieszył, bo po pierwsze ten Boston, wczoraj wyszły dwa takie newsy dotyczące Bostonu, że ja sam jak to przeczytałem, to musiałem sobie usiąść i się zastanowić, czy to, co ja czytam, to jest prawdą, bo po pierwsze Kyrie powiedział mediom, że co, że on nie będzie, on nie nosi. Boże, nie wiem, jak jest dosłowne tłumaczenie jego słów, natomiast wychodzi na to, że on jest kowalem swojego losu Tak, nie jest i nie nikt nikomu, będzie za nikogo nie jest nic odpowiadał. nikomu winien, też tak powiedział, nie? Tak, dokładnie. I że zrobi to, co będzie chciał zrobić, tak? Czyli w tej chwili wygląda na to, że nie wiem, czy ktoś w Bostonie postawiłby pieniądze na to, że on zostanie w Bostonie, tak? Że w październiku mówił, że oczywiście zostanie, jeśli będzie miał wsparcie kibiców, a dzisiaj mówi, że w sumie nie wie. Do tego dorzucimy sobie to, co LeBron gdzieś tam wrzucał na Instagramie w tych swoich relacjach, jakieś kawałki dotyczące przeszłości, te uśmiechy. I powiem ci szczerze, że ja mam wrażenie, że Kyrie może dołączyć do LeBrona w te wakacje. I powiem więcej, nawet Bill Simmons, który jest dziennikarzem, on już sam wczoraj zaproponował, że może Boston powinien w tym roku dealować się Kyrie, skoro on w 100% nie powiedział, że zostaje, a coraz więcej znaków na niebie i ziemi wskazują na to, że on może dołączyć do LeBrona, to on by tutaj czasu nie marnował i chodzi o to, żeby Boston nie został z niczym po prostu za kilka miesięcy, bo on może odejść jako wolny agent. Dlatego no, Boston ma tutaj ciężką sytuację, bo taki właśnie, gdyby się okazało, że LeBron ugadałby się z Kyriem, że ten drugi chce wrócić, bo przecież niedawno ten news, gdzie on przeprasza LeBrona, to nie bierze się znikąd takie rzeczy, tak? To dla mnie jest, to po prostu, to nie dzieje się bez przypadku. To musi mieć jakieś drugie dno. Ja bym się nie zdziwił, gdyby teraz się okazało, że Kyrie faktycznie dołączy do LeBrona, a jeżeli Kyrie dołączy do LeBrona, to Boston założy się, że nie wyskoczy z taką ofertą, z jaką wyskoczyłby, gdyby Kyrie został. Bo co innego mieć w składzie Kyrie i Antonego Davisa? Wtedy możesz sobie pozwolić na to, żeby wywalić wszystkich gości, jakich masz w składzie i wysłać ich do Pelikanów, do Nowego Orleanu. A co innego, kiedy tracisz Kyrie i zostajesz tak naprawdę, Jason Tatum zostaje twoim liderem i wtedy możesz wysłać owszem wszystkich innych gości, ale ci wszyscy inni goście w Celtics to już nie mają takiej wartości jak Jason Tatum i myślę, że Boston może to przegrać podwójnie, a i mogą też przegrać to Pelikany, które mają moim zdaniem naprawdę solidną ofertę z Lakers. Inne zespoły nie bardzo chcą wychodzić ze swoimi ofertami, bo wiedzą, że Anthony Davis nie podpisze tam przedłużenia kontraktu, więc sytuacja jest mega skomplikowana. Każdy na swój sposób
może podyktować jakoś tam swoje warunki, ale to wszystko może doprowadzić do sytuacji, w której ani jedna, ani druga, ani trzecia strona nie będą na koniec szczęśliwe, więc myślę, że pewnie będą szukali gdzieś tam kompromisów. Natomiast mój idealny scenariusz jest taki, że Kyrie przychodzi do Lakersów. Dealują 2 lipca, dealują Lakersi po Anthony'ego Davisa i z takim tercetem Kyrie, LeBron, Anthony Davis próbują podbić ligę. No brzmi fajnie, natomiast Możemy sobie tak, pomarzyć, no czemu znaczy nie? to, co mówisz o Bostonie, to tak, to jest realne zagrożenie dla Bostonu, że im się cały plan posypie jak domek z kart, jeżeli Irving faktycznie nie jest pewny pozostania. Tym bardziej, że Lakersi to jedno, ale jeszcze powstał, tutaj wspomnę znowu, powstało zagrożenie w postaci Knicksów, którzy mają teraz morze gotówki i mogą faktycznie skusić Irvinga oraz na przykład Duranta albo inną gwiazdę, plus jeszcze mieć do dyspozycji wysoki pick w drafcie, jak im się jeszcze poszczęści i wylosują jedynkę, to może być naprawdę ciekawie, bo mogą też próbować uderzać po Davisa z takim pakietem. Natomiast jest też druga strona medalu. Irving, wiadomo, Irving może podpisać kontrakt nowy z kimkolwiek, czy dogadać się 1 lipca najwcześniej. A Boston może ewentualną wymianę za Davisa dogadać już wcześniej, na przykład w czerwcu. Oczywiście nie będą mogli jej od razu oficjalnie wyegzekwować, natomiast będą mogli się dogadać, tak, wybrać powiedzmy w drafcie dla Pelikanów jakichś graczy ze swoimi pikami i potem z takim scenariuszem pójść do Irvinga 1 lipca, powiedzieć: słuchaj, Kari, mamy dogadany deal za Davisa. Mamy dla Ciebie maksymalny kontrakt, no i wtedy, czy w takiej sytuacji Irving by odmówił, żeby odejść? No, mam wątpliwości, także no, z perspektywy, tak jak mamy różne perspektywy, mamy perspektywy takie, że ze źródeł Lakersowych, bardziej z tych zachodnich, że Irving tutaj jest niepewny pozostania, tam bodajże zaczął, pierwszy chyba tą informację sprzedał Chris Haynes, który zdaje się ma też tutaj kontakty z LeBronem i z Clutch Sports. Z drugiej strony mamy informacje ze wschodu, gdzie tam Wojnarowski, Zach Lowe, ktoś tam jeszcze, chyba Windhorst, też donoszą, że Boston dalej czuje się bardzo pewnie w kwestii Irvinga i jest gotowy uderzać po Davisa latem, więc no to jest taka próba sił, przeciąganie liny tak naprawdę. No, trudno powiedzieć, w co wierzyć. No, Pelikany będą musiały koniec końców podjąć decyzję, czy opłaca im się brać teraz pakiet Lakersów, czy opłaca im się czekać do lata, licząc na lepszy pakiet na przykład Bostonu Knicksów, ale ryzykując, że się wszystko posypie i dostaną jeszcze mniej. Więc no, to w sumie to chyba do tego się sprowadza, co Pelikany uznają, im się bardziej opłaca i czy Magicowi, czy tam Richowi Paulowi uda się ich przekonać, że warto działać teraz. Natomiast tu też jest sytuacja trochę pod górkę, jeszcze jedna kwestia odnośnie Lakers, ponieważ, mówmy się, no to jest wszystko rozgrywka Clutch Sport, to jest rozgrywka LeBrona i Chapola od początku, od kiedy tylko Davis zmienił agenta, wiadomo było z tego naprawdę, o co chodzi, że do tej sytuacji dojdzie. I tutaj też jest niechęć w sumie ze wszystkich stron, od strony całej ligi, no bo tu się okazuje, że wiadomo, zawsze sobie właściciele robili co chcieli, wymieniali zawodników, budowali zespoły, a teraz nagle zawodnik i agent mają no, poważną władzę. Tak, teraz to w sumie to oni powoli zaczynają rozdawać karty. No, Rich Paul to jest chyba taki w tej chwili najpotężniejszy, stał się takim najpotężniejszym agentem, który faktycznie manipuluje całym procesem i prowadzi do tego, żeby swoje dwie największe gwiazdy zebrać w jednym zespole. No i tutaj widać pewną niechęć, zespoły też nie chcą na to się zgodzić. Widzieliśmy plotki, że Greg Popowicz doradza Dempsowi, żeby nie uginał się przed Lakers. Zespoły, kluby NBA po prostu nie chcą, żeby zawodnicy mieli taką władzę. I to też jest problem, który może okazać się, no, poważną przeszkodą w drodze do pozyskania Davisa przez Lakersów. Ja myślę, że w kwestii tego, co agenci mogą zrobić jako mają władzę i zawodnicy, no to już też pokazał przykład Paula George'a, tak? I jego agenta, Mintza, który tak naprawdę robił to samo, co robił teraz Rich Paul, tak? Tylko on wtedy chciał umieścić swoich zawodników w Jeziorowcach. Na to się nie zgodzono i dlatego poleciał zarówno Julius Randle, jak i D'Angelo Russell. I dlatego Paul George nie był pisany Jeziorowcom, tak? Więc to jest tak, że to nie jest proces, który odbywa się dopiero teraz. To jest proces, który gdzieś tam jest za zamkniętymi drzwiami się odbywa. My tego nie widzimy.
Natomiast skutki tego wszyscy odczuwamy, tak? Jak jesteśmy, no właśnie, jesteśmy przy D'Angelo Russellu, troszeczkę zostawmy sobie temat Antonego Davisa. Chociaż nadmieniłeś właśnie to jeszcze Popowicza, dzisiaj Barclay powiedział, że że liga powinna stworzyć jakiś, że po prostu liga powinna mieć prawo zawetowania niektórych transferów. I on nalegałby, żeby liga zawetowała transfer Antonego Davisa do Jeziorowców. Generalnie, o ile Barclay może sobie mówić, co chce, bo jest komentatorem sportowym, więc mu wolno, o tyle powiem szczerze, że jeżeli słyszę takie plotki, że Greg Popowicz dzwoni do Dempsa i mówi mu, żeby się nie uginał i tak dalej, tak dla mnie to już jest ta sama półka, ta sama zagrywka, co się dzieje tak naprawdę za zamkniętymi drzwiami. Bo możemy sobie, wiesz, nasze postrzeganie tematu jest troszeczkę inne. LeBron jest w Lakersach, wiedzieliśmy od lat, jak wygląda sytuacja z LeBronem i gwiazdami NBA, że to są zawodnicy, którzy gdzieś tam się ugadują. Wiemy, jak powstało Miami Heat w 2010 roku, że to był plan zrealizowany, zaplanowany ciut wcześniej z Patem Rileyem. I to też nie wzięło się znikąd, to wszystko było przemyślane, to wszystko też było z obejściem pewnych zasad. Natomiast dziwię się, że ludzie się dziwią tak bardzo, że to ma miejsce w NBA, bo wszyscy o tym wiemy, tak? Natomiast jeżeli to miało miejsce w przypadku Miami Heat czy każdego innego mniejszego klubu, nie było z tym nigdy problemów. Natomiast problem się zaczął wtedy, kiedy sytuacja dzieje się w Los Angeles i mówimy o tych Lakers, tak, którym nikt nie chce pomagać. I powiem szczerze, że tu liga też powinna zrobić z tym porządek, a nie da się tak naprawdę. No to nie ma opcji, żeby tak jak Greg Popowicz może się wtrącać w taki temat, to nie ma opcji, żeby w jakikolwiek sposób to ukrócić. Tak? Oni starają się, wprowadzili tą regułę tego temperingu, temperowania menadżerów, właścicieli, wszystkich ludzi związanych z organizacją w kwestii wypowiadania się na temat innych graczy. Natomiast póki co, jak zobaczyłem, kto został ukarany i za co został ukarany, no to mam jasny obraz tego wszystkiego, co się dzieje, tak? No tak, to też zgoda, że no pewne rzeczy no nie wszystko da się wychwycić. Też mamy widzimy pewne takie niekonsekwencje w kwestii karania właśnie za ten tampering. Na przykład była sytuacja, że właściciel Houston Rockets stwierdził, że on bardzo by chciał Jimmy Butlera w składzie gdzieś tam w jakimś wywiadzie. Nikt o to problemu nie robił, mimo że to jest ewidentne łamanie zasad. Natomiast no, tutaj mamy też sytuację w przypadku Davisa, że no, ewidentnie jest to rozgrywka od początku do końca tak naprawdę agenta, a Rich Paul to już nawet nie chodzi o to, że Rich Paul to jest agent, ale to jest też agent i kumpel LeBrona Jamesa, więc tak naprawdę wiadomo, że Rich Paul Bardziej robi kumpel. to. Tak, Rich Paul to nawet przyjaciel z dzieciństwa, tak? Rich Paul, jeżeli robi coś Rich Paul, to znaczy, że chce tego LeBron James. Oni są, że tak powiem, po tej samej stronie. I to też myślę trochę właśnie drażni resztę ligi, drażni właścicieli. Nawet gdzieś tam w jakimś artykule widziałem, padło określenie przez któregoś z działaczy ligi, że to jest taka trochę, że to jest taki boss mafii ligowej LeBron z Paulem. I że faktycznie oni tak trochę po prostu przeciągają tą władzę bardziej na stronę, tą kontrolę na stronę, po stronę zawodników, po stronie zawodników. No jeżeli faktycznie uda się Polowi doprowadzić do tego, że LeBron i Davis w przeciągu, nie wiem, 7-8 miesięcy trafią do tego samego klubu, no to będzie naprawdę jego wielki sukces i oznaka, że naprawdę ma sporą władzę. No i ja nie mówię, że to jest główny czynnik w tym całym procesie, ale też jest coś, co gdzieś tam małą rolę może odgrywać. No i pytanie właśnie, na ile będzie presja ze wszystkich stron, żeby nie doprowadzić do tego, żeby dać Lakers tego, czego chcą, prawda? Dokładnie, dokładnie. Natomiast wydaje mi się, że w tym wszystkim to jest tylko wierzchołek góry lodowej. I pamiętam, że jak się skończył bodajże lockout, czy w trakcie lockoutu, zawodnicy tacy jak Chris Paul, jak LeBron James, powtarzali bardzo często w wywiadach, że to jest Players League.
I tutaj chcieli zaznaczyć to, że kończą się powoli czasy, kiedy zawodnicy byli poniżani, tak jak to się działo w Clippersach, kiedy byli wręcz niewolnikami. I myślę, że doszło wtedy do pewnego takiego rozłamu, i zawodnicy też stwierdzili, że oni też chcą mieć wpływ na to, co się będzie działo, bo tak naprawdę przez wiele lat to właściciele i menadżerowie mieli nad tym wszystkim kontrolę. Natomiast to hasło klucz przewodnie, Players League, dosyć często później padało w mediach. I myślę, że to nie tylko LeBron, tylko wielu zawodników. Zresztą to samo się stało w Golden State, tak? Tak. Kiedy Kevin Durant dołączył do Golden State, to też nie była gra agentów, to była gra zawodników, którzy doszli do wniosku, że hej, mamy szansę na coś wielkiego, więc zróbmy to, tak? Więc myślę, że tu ma liga problem, i jeżeli chcą robić jakiś porządek, to myślę, że bardziej powinniśmy się skoncentrować na nowych zasadach i na całej lidze, a niekoniecznie tylko na Lakersach, bo taki mam w tej chwili odbiór No tej całej tak. sytuacji. Są Lakers przeciwko Lakers versus everyone, tak? Tak to w tej chwili wygląda. I tak to mniej więcej A odbieram. tutaj też ciekawą kwestię poruszyłeś, właśnie kwestię zasad. No właśnie tutaj też trochę się liga nacięła, bo przy ostatnim CBA starano się wprowadzić dodatkowe, tak powiem, bonusy dla drużyn zatrzymujących swoich graczy, tak? Jeszcze większe są różnice między w kontraktach, jakie maksymalne, jakie można dać Tak. zawodnikowi swojemu, jakie można dać zawodnikom z innych drużyn, licząc na to, że gwiazdy pozostaną w tych małych rynkach, tak? W tych mniejszych klubach, bo biedniejszych klubach. No i na razie im to troszkę, można powiedzieć, wybuchło w twarz, no bo zawodników, którzy. No jest paru zawodników, którzy wzięli te maksymalne, te supermaksy tak zwane. Natomiast no jakoś nie sprawiło to, że Paul George został w Indianie, czy Kawhi został w San Antonio. Zawodnicy dalej zmieniają kluby i no, na to, że jednak kasa nie załatwia wszystkiego. No Tak jak dokładnie. mówisz, to staje się Players League coraz bardziej i nawet te zasady coraz bardziej rygorystyczne w nowym CBA problemu nie załatwiają. Więc no właściciele, bo muszą kurczę szukać gdzie indziej Ja sposobu. myślę, że to wszystko jest już tak skomplikowane, że ciężko jest wprowadzić takie restrykcje, żeby nie doprowadzić do budowy super zespołów. I myślę, że z tym liga wcześniej czy później będzie musiała się zmierzyć, że dojdzie do takich sytuacji, jak dochodziło w Miami Heat, czy po prostu będzie dochodziło coraz częściej moim zdaniem. Zresztą już jesteśmy świadkami tego i myślę, że jeżeli liga chce z tym walczyć, to musi już się zacząć zastanawiać, co z tym robić. Dobra, chcę odejść troszeczkę od tematu Antonego Davisa, chociaż tak no, na pewno nie odejdziemy. Natomiast tak, pierwszy temat, który chciałem sobie poruszyć, to jest no właśnie, D'Angelo Russell w All-Star Game. I powiedz mi, czy no nie wiem, boli cię to jakoś, czy jesteś szczęśliwy, czy nie chciałbyś D'Angelo Russella w Lakersach? Jak postrzegasz tą sytuację? Boleć nie boli mnie. No, myślę, że bardziej się cieszę niż mnie to boli, bo naprawdę fajnie gra ostatnio i Brooklyn naprawdę jako zespół po tych wszystkich problemach, konsekwencjach tej tragicznej, dramatycznej skutkach wymiany z Bostonem wychodzi na prostą. To jest taka fajna, pozytywna historia tego sezonu. Jasne, że człowiek myśli, co by było gdyby, czy może tego Russella może nie trzeba było jednak oddawać tak szybko, a może trzeba było oddać kogoś innego spośród młodych graczy, a nie Russella. Na pewno no, jest tu szereg rzeczy po drodze popełnionych, do których można mieć zastrzeżenia, czy faktycznie Lakersi dobrze rozegrali to, czy w ogóle dobrze go prowadzili tego Russella przez 2 lata. Też nie byli bez winy, myślę, w tym, że ta sytuacja tak się potoczyła. Natomiast no też umówmy się, Russell to jest jego czwarty sezon i on do tej pory no szału nie robił. Tak naprawdę dopiero w tym czwartym sezonie, tak naprawdę w tym ostatnim miesiącu, 2 miesiącach, faktycznie zaczął grać tak, że widać, że no już, że po prostu zakumał, o co chodzi. Zaczął po prostu wykorzystywać ten swój talent, a nie tylko pokazywać przebłyski jak do tej pory. Natomiast też trzeba zdać sprawę, że gdyby Russell został, to Lakersi mieliby dużo większy problem z wykreowaniem wolnej gotówki na maksymalny kontrakt latem, ponieważ ten cap hold Russella, samo zatrzymanie praw do niego po tym sezonie, po którym jest zastrzeżonym wolnym agentem, to jest około 21 milionów salary cap.
Więc to dalej z punktu widzenia finansowego ma pewne uzasadnienie, ten ruch Lakersów. Natomiast jeżeli Lakersom nie uda się pozyskać tej wielkiej gwiazdy, ani Davisa, ani wolnego agenta, no to wtedy można będzie sobie trochę pluć w brodę, czy faktycznie nie wypuszczono zawodnika dobrego, niepotrzebnie. Natomiast pytanie brzmi, czy Russell byłby tak dobry, jak jest teraz, gdyby został w Lakers, to też jest inna kwestia, więc no trudno dokładnie, powiedzieć. Generalnie dokładnie. fajnie, dobrze, fajnie, że mu się udało, miło się go ogląda, no i super, że się dostał. Ja powiem, jak ja to postrzegam, natomiast przede wszystkim, gdyby nie transfer Russella, nie mielibyśmy LeBrona. To jest pierwsza rzecz i chyba najważniejsza w tym wszystkim. Druga jest taka, że z transfer D'Angelo Russella to jest coś, co niestety trzeba było zrobić. A mówię tutaj o tym, że błąd nie był po stronie tego, co zrobił Magic czy Pelinka, bo oni niestety musieli taką decyzję trudną podjąć i podjęli ją i jak widać z sukcesem, bo dzisiaj mamy LeBrona. Natomiast tutaj problemem było to, że kilka lat wcześniej dano takie kontrakty Luolowi Dengowi i Mozgowowi, bo tak naprawdę to udupiło naszą organizację. Tak sobie kilka dni temu rozpisałem te wszystkie kontrakty i gdybyśmy wtedy nie wydali tak głupich pieniędzy na Luola Denga i Mozgowa, to oprócz tego, że dzisiaj w składzie mielibyśmy właśnie D'Angelo Russella, czy Clarksona, czy Juliusa Randla, to byłoby miejsce dla LeBrona i byłoby miejsce pewnie jeszcze dla kogoś. I dzisiaj taka dyskusja na temat transferu Anthony'ego Davisa mogłaby wyglądać totalnie inaczej. Lakersi wrzuciliby Juliusa Randla, wrzuciliby D'Angelo Russella, jakieś tam piki w drafcie, może jeszcze kogoś dorzucili i myślę, że nie byłoby żadnego problemu z pozyskaniem Anthony'ego Davisa. Natomiast no niestety, te decyzje trzeba było podjąć. Wydaje mi się, że ona otworzyła wrota właśnie do LeBrona i do miejsca, w którym dzisiaj Lakersi się znajdują. I myślę, że nie ma co tutaj po tym płakać. Też się cieszę, że D'Angelo Russell troszeczkę się odbudował na Brooklynie. Tam wiadomo, że były problemy z Nickiem Youngiem, wyjście tego nagrania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast być może on potrzebował pójścia w nowe miejsce, dostać troszeczkę kopa od życia i to spowodowało, że w tym roku jest kim jest. Natomiast też chcę zwrócić uwagę na to, że co jest ważne, patrząc na takiego Russella, ważna jest cierpliwość, tak? I tego kibice nie mają. Kibice oczekują od niektórych zawodników tego, że już dzisiaj, jutro będzie grał tak, jak tego oczekują. Natomiast to no niestety, przykład D'Angelo Russella pokazuje, że czasami te 4 sezony to jest takie minimum, które trzeba poczekać przy danym graczu. Dlatego ja mam jeszcze apel do kibiców jeziorowców, żeby dali chłopakom czas. No, w zasadzie Brandon Ingram to jest jego 3. sezon i w ostatnich meczach gra naprawdę świetnie. To jak gra na pół dystansie, jak już nauczył się grać, robić zwody, zawieszać gości, to takich gości naprawdę solidnych obrońców, to myślę, że to nie są rzeczy, których się można wyuczyć. To się to po prostu ma, albo się tego nie ma. Myślę, że to Brandon Ingram ma i on po prostu potrzebuje czasu, żeby być naprawdę solidną drugą opcją. No, pytanie, czy LeBron ma tyle cierpliwości i czasu, żeby on się ostał, nie wiem. Natomiast uważam, że zarówno Lonzo Ball, jak i Brandon Ingram to są goście, którzy mogą grać spokojnie w All-Star Game. Natomiast czy zrobią to w koszulce Lakersów, czy w innej koszulce, nie wiem. Kwestia tylko i wyłącznie, moim zdaniem, czasu. No niestety, tak to wygląda, że niektórzy potrzebują więcej tego czasu. Natomiast cierpliwość w przypadku tych dwóch, moim zdaniem się opłaci. No, zarówno jeden, jak i drugi będą prędzej czy później w All-Star Game. No właśnie, jak już jesteśmy przy tematyce All-Star Game, nie wiem, czy widziałeś składy, jakie zostały powołane. Jest kilka ciekawych nazwisk. Natomiast mam tutaj do ciebie jedno takie pytanie. Pierwszy będzie, nie wiem, czy wiesz już, jak wygląda powoływanie zespołów na All-Star Game? Czytałeś coś na ten temat? Wiesz, jak to mniej więcej się odbywa? Tak, rok temu, nie? To już chyba się nic nie zmieniło. Tak, są dwie rundy. Są dwie rundy. Najpierw wybiera się zawodników pierwszych piątek, później wybiera się zawodników drugich piątek. Pierwszą piątkę, przy pierwszych piątkach kolejność pierwszą ma LeBron, przy drugich piątkach pierwszą kolejność ma bodajże Giannis Antetokounmpo. I powiedz mi jedną rzecz. Kogo wybierze LeBron z pierwszym pikiem? Powiem ci, jakie są nazwiska do wyboru. Kemba Walker, Kyrie, Kawhi, Embiid, Stephen Curry, James Harden, Kevin Durant, Paul George. To są wszystkie nazwiska dostępne. Kogo byś wziął na miejscu LeBrona? A, to nie może na przykład wziąć sobie Davisa.
Tylko z Nie, pierwszej piątkowych będzie możemy mógł grać, tak? wziąć. Davisa będzie mógł wziąć w drugiej rundzie, Aha. jeśli ten nie będzie kontuzjowany i zagra. Okej, okay, no to generalnie proste pytanie, oczywiście, że Irvinga. To taka decyzja zrobi najwięcej zamieszania, przecież to w Bostonie chyba po prostu wybuchnie masowa panika. No to by było na pewno dla dramy, dla zamieszania, dla po prostu całego tego fanu, to by było najciekawsze rozwiązanie, bo po prostu rodziłoby oczywiście miliard teorii spiskowych, więc no to by było na pewno byłoby wesoło, jakby tak się wykonał. Powiem ci więcej. Dla mnie wybór Kyriego to jest Tak, no-brainer w tej no. chwili przez LeBrona. I no, po prostu mam takie przeczucie i to byłoby mega zabawne, gdybyśmy na przykład za pół roku sobie usiedli i przypomnieli, a wiesz, tam tak naprawdę, wiesz, gdyby LeBron na przykład za pół roku powiedział mediom, że no tak naprawdę to cały pomysł na wspólne granie w Jeziorowcach miał miejsce tutaj podczas All-Star Game i podczas Weekendu Gwiazd, gdzie zresztą często podczas Weekendów Gwiazd się różne Tak. tam rzeczy działy i różne pomysły przychodziły do głowy zawodnikom NBA. Wow, no więc gdyby taki scenariusz nam się tutaj objawił, to byłoby mega zabawnie. Chociaż jeszcze jest Kevin Durant do wzięcia. On też będzie wolnym agentem. To samo Kawhi Leonard, więc myślę, że tutaj no, LeBron będzie miał bardzo ciekawy weekend na pewno. Tak, ale jednak w kontekście całego tego zamieszania obecnego z Davisem, z Bostonem, konkurującym o Davisa, to jednak chyba Irving miałby największe takie uderzenie medialne, że tak powiem, największy wydźwięk, więc ja mam nadzieję. A Sam powiedz mi, to jestem. będzie wiadomo, kto Tak, to wygra i będzie kto nie. A będzie transmitowane. To transmitowane będzie teraz. O! transmitowane. Tak, to A jest kiedy w to jest? ogóle. To jest w Wiemy, kiedy to ogóle. jest? Bo ja przyznam, że nie wiem. No właśnie w dniu, w którym kończy się trade O deadline, Jezu, no to to chyba 3 godziny niezły później jest timing, transmisja niezły tego. timing. Także już chyba w ogóle będzie mega, mega, mega zabawnie. No dobra, mam jeszcze dwa czy trzy tematy. 11 lat temu wczoraj minęło, czyli wczoraj to był piątek, 1 lutego. Pamiętasz, jest ostatnio ten year challenge. Pamiętasz, co robiłeś 11 lat temu? Dokładnie, i dzień Kiedy wcześniej? ten news wielki Tak, wyszedł? pamiętasz, co robiłeś? Ja pamiętam, że ja jak dowiedziałem się o tym, to akurat siedziałem, czytałem jakieś fora i tam trafiłem na jakąś plotkę. To było jakoś tak. Nic konkretnego akurat nie robiłem kiedy to, bo pamiętam, że właśnie byłem przy komputerze, kiedy się o tym dowiedziałem. Więc to nie jest tak, że ktoś mnie tam złapał z jakimś newsem, jak nie wiem, robiłem zakupy, czy nie wiem, zamiatałem chodniki. Natomiast dobrze pamiętam ten dzień, bo to jest mój ulubiony moment w życiu, że tak powiem, kibica Lakers, zdecydowanie ulubiony, ponieważ był kompletnie niespodziewany. Przyszedł znikąd w momencie, i to w czasach było, w których panowało takie przekonanie, że Lakersi nie są w stanie żadnej wymiany dopiąć, że próbują po każdą gwiazdę uderzać, ale nic nie udaje im się z tego zrobić. I I krótko po każdy. tak, no. A faktycznie masz rację, że jest dużo podobieństw w stosunku do tego, co teraz się dzieje, bo wówczas Lakersi też nie dysponowali aż tak dużym talentem w swoim zespole, żeby kogoś takiego pozyskać. No i pamiętam te pierwsze oceny, bo nie wszyscy słuchacze może wiedzą, co się wydarzyło 11 lat temu i dzień. Chodzi nam oczywiście o transfer Pau Gasola z Memphis Grizzlies do Jeziorowców. Tam poszła paczka chipsów plus Kwame Brown plus Mark Gasol, który wyrósł na świetnego grajka i myślę, że z perspektywy czasu ten transfer już nie jest tak oceniany jednostronnie, że to był w sumie dobry deal dla obu stron. Natomiast tak jak mówisz, ja doskonale pamiętam, co robiłem. Byłem na 5. roku studiów, tego dnia szedłem na imprezę i spóźniłem się na imprezę studencką, bo właśnie wyszedł news i ja byłem totalnie mega szczęśliwy z tego powodu. I nawet jak wróciłem do domu o którejś tam w nocy, to też się zalogowałem pewnie na jakieś forum, żeby wypisać to, co czułem wtedy. Natomiast świetny, w ogóle świetny moment i tak jak mówisz, taki jeden z takich momentów w historii mojego życia, który nie zapomnę, bo ja byłem przekonany wtedy, jak poszło info o tym dealu, jak zobaczyłem, kto przychodzi, ja byłem pewien, że ten duet zdobędzie minimum jedno mistrzostwo NBA. Tak, Nie wiedziałem tak. kiedy, natomiast oni w ogóle, Pau Gasol i Kobe to byli tak inteligentni goście na parkiecie. Świetnie się Oni oglądało ich, tak. wygrali
Świetnie się oglądało. Pamiętam, że już w debiucie w New Jersey ich dwójkowe zagrania to już wyglądało tak, jakby współpracowali ze sobą od kilku lat. Później była porażka w Atlancie w drugim meczu bodajże. W końcówce Zgadza chyba się. Kovas zgubił jakoś tak głupio piłkę, bo miał tam problem z palcem, chyba kontuzjowany palec miał któryś. Natomiast kolejnych 10 spotkań wygrali i wtedy dało mi to do myślenia, że to może być naprawdę super zespół, jak będą wszyscy zdrowi. Później pamiętamy, jak było. No i to chyba stąd ta niechęć Grega Popowicza dzisiaj do jakichkolwiek transferów do wzmacniania jeziorowców, bo pamiętam, że wtedy on też zabrał głos, że deal jest jednostronny, że to jest w ogóle kradzież w biały dzień. Zgadza się. Był mega wkurzony. I później, kilka miesięcy później, spotkaliśmy się, no, Lakersi się spotkali z San Antonio w playoffach. I pamiętam, że ta seria była mega jednostronna. Ona się skończyła chyba w połowie drugiego meczu, kiedy San Antonio straciło jakąś tam bardzo dużą przewagę i już nie byli w stanie wrócić ani w tym meczu, ani w całej serii, że już było po prostu po ptokach. I kto wie, jakby się potoczyła historia, bo gdyby nie Gasol w Lakers, to pewnie Boston miałby dwa mistrzostwa w 2008 i 2010. Natomiast w 2009, kto wie, kto zdobyłby mistrzostwo? Czy to byłby Nowy Orlean z Chrisem Paulem, czy to byłoby Orlando? A może Denver Nuggets, które wtedy chyba z Lakersami odpadły w finałach konferencji? Także no myślę, że ciekawie by się historia wtedy mogła potoczyć, gdyby nie ten deal. Wiesz co, ja mam. Świetny moment. No, No dawaj, dawaj. nie, bo chciałem tylko wtrącić w tym gdybaniu. Wiesz, weź pod uwagę jedną rzecz: gdyby Lakers nie mieli Gasola jednego, to mieliby drugiego. Więc Aha, no wprawdzie tak, Markowi no trochę tak, zajęło no więcej tak. czasu na rozwój, dopiero tak po paru sezonach był tym czołowym środkowym w lidze. A jednak kto wie, jakby to było, jak byłby Mark. Nie mieliby Gasola, nie mieliby Pau, ale mieliby, powiedzmy, jakieś tam środki na Ale jakiś mniejszy słuchaj, deal. słuchaj, ale mieliśmy Bynama, więc Gazol by się, młody Gazol by się pewnie tak nie rozwinął przy Bynamie w jego Może ciele. tak, ale wiesz, z drugiej strony Bynum się ciągle łamał. No a z trzeciej strony, mając taką dwójkę, no jeden mógłby znowu potem polecieć w jakiejś wymianie za jakąś inną gwiazdę, więc to tak możemy dywagować. Fakt faktem, no oczywiście, że pewnie nie udałoby się zbudować aż tak mocnej drużyny, gdyby nie ta wymiana za Pau Gasola, ale mimo wszystko Lakers mieliby jakieś różne środki, które mogliby przeznaczyć na inne nazwiska i myślę, że nadal mogliby być mocni. Nie wiem, czy to, nie wiem, czy na tyle, żeby zdobyć tytuł, ale byliby mocni. Jeszcze powracając teraz, bo mamy końcówkę okienka transferowego, nikt się już zrobił na przykład deal, i teraz, no właśnie, oficjalnie Knicksi mówią, że nie mają planów, aby pozbywać się DeAndre Jordana. Natomiast niewykluczone, że Wesley Matthews będzie zwolniony i będzie mógł sobie poszukać zespołu. I tak się zastanawiam w kontekście tego dealu ewentualnego z Pelikanami, że gdyby faktycznie poszło czterech czy pięciu grajków, no to wtedy taki Wesley Matthews jako dodatek, no myślę, żeby idealnie się wpasował do zespołu. I powiem szczerze, że to jest jeden z tych grajków, do których miałem zawsze słabość, który idealnie się odnajduje w dzisiejszej koszykówce. Natomiast zdaję też sobie sprawę z tego, że po Wesleya zgłosi się pewnie kilka zespołów, jeśli się okaże, że będzie do wzięcia. Natomiast jak ty byś odebrał taki pick-up Nie, no Matthews jak postaci? najbardziej, to w takiej sytuacji, w której Lakersi faktycznie oddają pół składu do Davisa, mają na przykład miejsce w pierwszej piątce zespołu u boku LeBrona i Davisa, to myślę, że i dla Matthewsa byłoby to atrakcyjne, i dla Lakers świetna opcja. Natomiast no, według mnie pewne jest, że jeżeli faktycznie dojdzie do sytuacji takiej wymiany, to pierwszą osobą, która podpisze kontrakt dla Lakers, będzie Carmelo. Niestety, niestety, ale uważam, że tego się nie uniknie. Jeżeli będzie Davis, to ja jestem w stanie postawić pieniądze na to, że Carmelo wyląduje ostatecznie w Lakersach. Czyli bankowo jakiś Antony w tym roku wyląduje w Znaczy nie, Lakersach. jak wylądują, to obaj, może tak, bo musi być miejsce w składzie, nie? Więc jak będzie faktycznie Antony 1 i No. będzie miejsce w składzie na Antonego 2 wtedy, no to będą obaj, tak. Ja myślę, że będą albo obaj, albo żaden, no, w ten sposób. Ja się obawiam tego, że Lakersi poza Antonem Davisem mogą mieć jeszcze jakiś inny plan, bo cały czas zastanawia mnie, dlaczego ten KCP nie jest wymieniany w Aha. plotkach dotyczących Pelikanów. No to jest ciekawe, to I jest ciekawe. dlaczego pojawiły się newsy, że jeśli Lakersi zrobią deala, w którym poleci dwóch grajków za jednego i będą mieli miejsce w składzie, to wtedy znajdzie się miejsce prawdopodobnie dla Carmelo Antonego. To troszeczkę dla mnie wszystko się tak za bardzo zgrywa w jedną całość i mam wrażenie, że
że coś tam już jest chyba nawet dograne, tylko po prostu jeszcze chyba nikt o tym nie wie. Wiesz, ja myślałem o tym KCP też trochę i faktycznie do pewnego momentu powiedziałbym tak jak ty, że no, on przecież chciał, on prawdopodobnie gdzieś poleci, dziwne, że go nie ma w plotkach z Pelikanami, ale z drugiej strony tak sobie teraz myślę, okej, okay, gdyby Lakersi faktycznie zrobili taką wymianę, że lecą praktycznie wszyscy młodzi, z pół składu zostaje tylko w drużynie, no to czy w takiej sytuacji faktycznie nie opłacałoby się zostać pozostać w składzie Caldwellowi Popowi, ponieważ no, w takiej sytuacji miały praktycznie pewne miejsce w pierwszej piątce, masę minut, no bo nie miałby konkurencji, jak odpadłby Hart, odpadłby Ingram, odpadłby Kuzma, zostałby w rodzinie, tak, czyli w Clutch Sport z LeBronem i z Davisem, więc może, nie wiem, to jest taka moja teoria, hipoteza nowa, może faktycznie taki scenariusz sprawiłby, że właśnie bardziej na rękę byłoby mu pozostać w Lakersach. Bardziej obawiam się tego, że tutaj Clutch Sports planowałoby wręcz zostawić go na dłuższą metę, czyli licząc, że Lakersi tą pozostałą wolną gotówkę latem dadzą na jakiś długi kontrakt jemu zamiast jakimś lepszemu zawodnikowi. No, żeby wszystko wiadomo. No, kto wie, no, widzieliśmy, jak sytuacje miały się w Cleveland, kiedy też Rich Paul cisnął mocno na duże kontrakty dla swoich klientów, na J.R. Smitha i Tristana Thompsona, więc no tak, tutaj trochę już daleko wybiegam, ale kto wie, czy to też nie jest tak właśnie, że nie ma znaczenia, że Lakersi nie chcą właśnie tutaj, nie Lakersi, tylko właśnie Rich Paul nie chce tych wszystkich swoich ziomków tutaj utrzymać na dłuższą metę. Zobaczymy. Jedno jest pewne. Odkąd pamiętam, to LeBron, czy to w Miami, czy no w Miami może mniej, ale w Cleveland, to zawsze to ta końcówka okienka transferowego, to zawsze było sporo zmian. I myślę, że bankowo jakieś zmiany nas czekają. Może niekoniecznie Anthony Davis, ale takie mam przeczucie, że coś tam będą próbowali pewnie mącić i starać się polepszyć skład. No właśnie, mamy końcówkę sezonu, LeBron już wrócił i chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że w kontekście walki o Anthony'ego Davisa, to wydaje mi się, że gdyby Lakersi nie udało się zdobyć Anthony'ego Davisa, to myślę, że gdyby wywalczyli awans do playoffów, wraca Lonzo Ball gdzieś tam w okolicach pewnie marca, kwietnia, gdyby udało mu się jeszcze troszeczkę wrócić do tej dyspozycji, którą prezentował pod koniec sezonu, to powiem ci szczerze, że Lakersi, młodzi zawodnicy Lakersów, jak Brandon Ingram, jak właśnie Ivica Zubac czy Lonzo Ball, myślę, że playoffy to będzie taki czas, który ja wciąż liczę na dużą niespodziankę ze strony Jeziorowców w playoffach i myślę, że gdyby pokusili się jakąś niespodziankę, gdyby udało im się wejść do tych playoffów jako underdog, wywalić jakiś zespół w pierwszej rundzie, powalczyć w drugiej, to myślę, że ci zawodnicy, szczególnie młodzi, mogliby coś tam pokazać, może troszeczkę swoje notowania podwyższyć i być może wtedy za te 3-4 miesiące, za pół roku w sumie, może inaczej wyglądałoby, byłaby kwestia transferów, na przykład walki o takiego Davisa, tak? Być może akurat notowania Zubaca czy Lonzo Balla byłyby totalnie dużo wyższe niż obecnie. Nie widzisz tego trochę tak, też w ten sposób? Tak, to jest celna uwaga, ponieważ to jest też często przewaga, jaką się w mediach wymienia, porównując młodych graczy Bostonu do Lakersów, że ale przecież ci z Bostonu mieli świetne playoffy, tak, Tatum, Brown, Rozier, tak, super zagrali w playoffach, a Lakersi nie. I tutaj faktycznie, gdyby tak było, że Lakersi, młodzi gracze Lakers w playoffach pokazaliby się z dobrej strony, no to by ten argument no, poszedłby do śmieci i to na pewno sporo by dało dla ich wartości rynkowej. Więc tak jak mówisz, jak najbardziej, natomiast no, pytanie też z jakiej pozycji ci Lakersi by do playoffów weszli, na razie są na 9 miejscu, ale wydaje mi się, że Clippersi z 8 za chwilę wylecą, bo grają słabiej w ostatnich 11 meczach, 7 porażek, wydaje mi się, że to jednak, że jednak oni nie wytrzymają tego wyścigu, no ale 8 pozycja oznacza walkę prawdopodobnie z Golden. Więc pytanie, czy Lakersi są w stanie jeszcze podskoczyć wyżej i walczyć w pierwszej rundzie z drużyną, z którą faktycznie mogą powalczyć,
bo jednak mimo wszystko Warriors to nie jest wymarzony przeciwnik, No nie, no nie. żeby nasi młodzi gracze podbijali swoją wartość. No tutaj się zgadzam, natomiast o ile jeszcze wierzyłem, po meczu świątecznym wierzyłem w to, że Golden State przy mega dobrych wiatrach można jeszcze jakoś tam ugryźć, że Lakersi mają game plan i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po powrocie DeMarcusa Cousinsa, który świetnie się wprowadził w ten zespół, po prostu totalnie rozwiał wszystkie moje wątpliwości. Ja sobie tak gdzieś tam zakładałem, bo miałem gdzieś tam w głowie powrót Chrisa Webera kiedyś z Sacramento, że totalnie popsuł im grę. Natomiast tutaj takiej sytuacji nie ma. DeMarcus daje im jeszcze więcej pozytywnych rzeczy i wow, będę w szoku, jeśli Golden State w tym roku nie zdobędzie mistrzostwa. To dla mnie to jest po prostu pewniak. Natomiast to, co się stanie już w przyszłym sezonie i w tym trade deadline, to już w ogóle nie jest dla mnie pewniak, nie wiem nic w zasadzie. Wiem jeszcze tylko tyle, że jeden z byłych jeziorowców dołączy do Ligi 3 na 3. Wiesz, kto to Ja nic nie jest? słyszałem na ten temat, zaskocz mnie. Nic nie słyszałeś. No to podpowiem ci. Jest autorem najlepszego wsadu w historii, który nie wyszedł. O Jezus Maria, to mi zażyłeś teraz, nie mam pojęcia. A pamiętasz, jakiego dunkera mieli Lakersi w momencie, kiedy zdobywali dwa No to tytuły? jedyne, co przyjdzie do głowy, to Shannon Brown. Tak jest. Shannon Brown, 35-letni emeryt, zastąpił w Ha, 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 lidze jak 3 tak. na 3. Nie wiem, czy pamiętasz, graliśmy, okej, okay, bo niektórzy mi zarzucają, że mówię w pierwszej osobie, kiedy mówię o Lakersach. Jeziorowcy grali mecz bodajże z Phoenix Suns i gość praktycznie przeskoczył Jasona Richardsona. Wyskoczył chyba z linii rzutów osobistych i to był faul chyba Jasona Coś mi Richardsona, świta. dlatego Shannon stracił w powietrzu równowagę i no nie zapakował tej piłki, ta piłka wybiła się z obręczy. Natomiast to, jak on wyskoczył, to jak on miał windę wtedy, no to był przez wielu określany najlepszy wsad, jaki nie wyszedł, najlepszy poster chyba, jaki nie wyszedł. Nie wiem, ja do tej Ligi 3 na 3 jestem średnio nastawiony, bo dla mnie to jest profanacja koszykówki. No ja mam troszeczkę wspólnego z tą koszykówką 3 na 3, tą taką olimpijską, gdzie totalnie inaczej to wygląda, jest inna intensywność gry i tak dalej, więc jak widzę, że tutaj po każdym koszu ci zawodnicy drepczą z piłką na środek boiska, gdzie gra jest dopiero wznawiana, nie, dla mnie to w ogóle, owszem, fajnie, że grają w to gwiazdy, natomiast w tej wersji olimpijskiej myślę, że połowa z nich kondycyjnie by tutaj sobie nie poradziła i nie wytrzymała. Tak mi się po prostu to wydaje. No dobra, Jędras, coś jeszcze mamy do dodania w tych wszystkich kwestiach, które sobie dzisiaj Chyba obgadaliśmy? nie, no minęło już w sumie 50 minut, znowu się nie zmieściliśmy. No nic, no nie mówiliśmy w sumie o powrocie LeBrona, ale co tu mówić, w końcu po ile 17 meczach, w końcu wrócił na parkiet, trochę niespodzianka, bo w sumie dzień wcześniej jeszcze był oznaczony jako, że nie zagra z Clippersami, a jednak zagrał w ważnym meczu i poprowadził do zwycięstwa drużynę. Więc no, nie mówiliśmy nic o tym, że Lakersi są w sumie na 9. miejscu i czy play-offy są w tej chwili zagrożone, no ale wydaje się jednak, że ten powrót LeBrona trochę uspokaja sytuację i wydaje mi się, że tutaj Ja myślę, że jest tak dużo czasu do końca sezonu jeszcze, że póki co jakaś tam czerwona latarnia jeszcze się nie świeci. Natomiast mam świadomość, że kilka następnych spotkań to są ciężkie mecze, bo gramy między innymi z Golden State. Chyba tam też Houston jest na rozkładzie. Zaraz też będzie wyjazd do Indiany, chociaż Indiana osłabiona brakiem Oladipo. Natomiast łatwo nie będzie. LeBron wcale jakoś tak super nie wyglądał. Statystycznie wyglądał super, w sensie prawie triple-double. Natomiast jeśli chodzi o skuteczność z gry, czucie gry i tak dalej, to widziałem tutaj duże braki. Natomiast nie wiem, oglądałem mecz z Clippersami, jakoś tak to wszystko totalnie inaczej wyglądało. Inna energia całego zespołu. I pomimo tego, że końcówkę totalnie spieprzyli i oddali przewagę Clippersom, oni sobie na luzie to dogonili. Nawet doprowadzili do sytuacji, w której Clippersi mieli dwa rzuty na zwycięstwo. To pomimo tego wszystkiego, ja i tak jakoś byłem dziwnie spokojny, że nawet jeżeli to przegrają, to ta gra zyskała mega na wartości. Wiesz, no przesuwa się cała rotacja, tak? Zawodnik, który był
liderem, nagle jest zastępcą tego lidera. Gość, od którego oczekiwano powiedzmy 20 punktów, nagle nie musi zdobywać 20 punktów, tylko może rzucać 15 albo 10 i też się nic nie stanie. Dlatego no, myślę, że mamy weteranów w składzie. Jest Beasley, który coś tam zapunktuje, jest Rondo, jest Stevenson, który też potrafi dorzucić, no chyba trafił 4 czy 5 trójek w meczu z Clippersami. Dlatego jakoś tak jestem dziwnie spokojny. Chociaż no, ciekawi mnie, jak ta końcówka sezonu się rozegra. No, dużo łatwiej byłoby mi mówić, gdyby był Lonzo Ball zdrowy. Lonzo Ball nie jest zdrowy, więc jest gramy troszeczkę w okrojonym składzie. I tak naprawdę z jednej strony ta czerwona latarnia mi się nie pali, ale nie daj Boże jakiś jeden uraz i no i może być zabawnie. No dokładnie, zakładamy tutaj cały czas, że już LeBron będzie grał, że już się znowu nie połamie. Że już limit Tak, pH żeśmy wyczerpali, no tak, bo na ten jeżeli LeBron sezon. znowu wypadnie na jakieś takie, nie wiem, 10 meczów, no to raczej już będzie może być pozamiatane. Natomiast zakładając, że jednak powiedzmy, no okej, nie mówię, że nie będzie kontuzji wcale, ale jednak nie będzie takiej plagi, no to wydaje mi się, że tutaj ta ósemka jest raczej do zrobienia. Fakt, że teraz trudna seria meczów, ale później pasuje, może jest troszeczkę prościej, więc no, myślę, że Lakersi w tej ósemce będą. Natomiast pytanie, czy będą w stanie wspiąć się wyżej niż na samo ósme miejsce, tam pyknąć na przykład, nie wiem, Utah, Houston czy San Antonio i uniknąć Golden State w pierwszej rundzie, to w tej chwili chyba jest najważniejsze pytanie w kontekście szans na to, czy na zwojowanie Na czegoś w coś playoffach, więcej. tak? Na coś więcej niż sam występ po prostu. Dokładnie, dokładnie. Z drugiej strony, wiesz, jak puknąć Golden State, no to lepiej w pierwszej rundzie niż w finałach konferencji, No no. pewnie większa szansa byłaby ich Kiedy zaskoczyć będą. wcześniej niż później, no ale to możemy sobie. No ale wiemy, Tak, jak jest, tak, wiemy, jak tak. jest. No. No dobra, no to co? To życzymy sobie, z jednej strony życzymy sobie chyba déjà vu z tego, co mieliśmy 11 lat Tak. temu. Żeby do lidera Jeziorowców ktoś tam dołączył. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli nikt taki wielki nie dołączy, że to nie będzie Anthony Davis, to się chyba nic nie stanie i może to nam wyjść na dobre, a w lipcu nasza pozycja negocjacyjna może być dużo, dużo lepsza niż w obecnej chwili. I może się jeszcze bardzo dużo wydarzyć, więc to śledźcie sobie ten tydzień na Twitterach i wszędzie tam, gdzie jest dostęp do newsów. Bo co dzień to jakaś ciekawa informacja i niewykluczone, że jak wypuścimy ten podcast, to już stanie się coś takiego, że możemy się już wszyscy zdziwić. Tak, dokładnie tak. Mam nadzieję, że tak się stanie. Także. Niekoniecznie musi być to związane z Jeziorowcami oczywiście, bo może mogą to być inne No, deale, tak? kolejna Natomiast. niespodzianka w postaci takiego Porzingisa to też, czemu nie? Łakome kąski. No dokładnie, taką grafikę widziałem ostatnio, co się stało przez te kilkadziesiąt dni, kiedy nie było LeBrona w NBA. No i tam były właśnie informacje, że między innymi powrót Kazinsa, powrót Kazinsa, już patrzę sobie, gdzie ja to mam, skasowałem chyba sobie. No generalnie dużo się wydarzyło przez te parę tygodni, bo właśnie i ten Porzingis, i Kyrie, który powiedział coś na temat Bostonu, także no, ta liga troszeczkę inaczej wygląda niż Święta Bożego Narodzenia. A myślę, że za tydzień, jak się spotkamy, żeby nagrać kolejny podcast, to ta liga jeszcze już w ogóle może wyglądać totalnie inaczej. Także dziękujemy Wam wszystkim za to, że nas wysłuchaliście i zapraszamy na kolejne podcasty. Żegnałem się z Wami, Rafał I Niewiadomski. Andrzej Cymorek, cześć, dzięki.